Hej, witam was wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie z tej strony Kosmo i witam was dzisiaj po raz kolejny w kolejnym już odcinku przeglądu modów. Bo ostatnio szukając jakichś ciekawych modyfikacji, ciekawych rzeczy znalazłem bardzo, bardzo fajną rzecz, która mi się bardzo, bardzo spodobała, czyli takie jakby dodatkowe suwaki do kasa, bo wiecie, mamy dużo rzeczy, które możemy robić z naszymi simami, czyli poszerzać nóżki, zwiększać stopy i tak dalej, ale mamy rzeczy, których też nam również brakuje i mi brakowało niektórych rzeczy, które znalazłem, które możemy zmienić. I faktycznie wygląda to teraz dużo lepiej. Mamy o wiele więcej możliwości do customizacji naszych Simów w Kasie, i nasi Simowie mogą być bardziej realni. A jak wiecie, ja bardzo lubię realistycznie sobie grać w Simsie 4. Już zresztą pokazałem to nieraz. Także mam nadzieję, że również ten przegląd modu Wam się spodoba, bo jest to coś dosyć przydatna funkcja, która dochodzi właśnie z tym przeglądem. Także może od razu zacznijmy. I pierwszym takowym sliderem, czyli takim suwaczkiem, albo no taką możliwością można powiedzieć, Mm, możliwością, tak, możliwością zmiany naszego sima, kastamizacji naszego sima, zrobienia bardziej realistycznych simów jest suwak wzrostu, czyli klikamy sobie tutaj na klatkę piersiową i możemy sobie naszą simkę zwiększać na taką wielką żyrafę, albo zmniejszać na taką małą dziewczynkę, czyli patrzcie, wielka żyrafa i mała dziewczynka, wielka żyrafa, mała dziewczynka, tak to wygląda, możemy również... Wejść sobie w sylwetkę i od razu pokażą nam się tutaj cztery możliwości jeszcze, czyli mamy taką malutką simeczkę bardzo, taką średnią simeczkę, już wysoką simeczkę i żyrafę, ale mogę chyba jeszcze większą żyrafę zrobić. No to już jest przesadne, ewidentnie. I to jest taka malutka, ta. Ta jest jeszcze mniejsza, jak widzicie, o, nawet bardzo, bardzo malusienka. Widzicie, można z nią taką, no, taką bardzo małą zrobić, ale to jest również przesada. Wydaje mi się, że ta jest taka ok, chociaż nie wiem, czy ona jest normalna. Czy ona jest normalna? Nie, ewidentnie nie, bo jest bardzo nizutko w kasie. Normalnie w kasie byłaby gdzieś tutaj, no nie? Czyli ta jest taka troszeczkę niższa i wygląda bardzo spoko. Kolejny, mam jeszcze tego sporo wam do pokazania, także nie nudźcie się. Kolejnym takim suwakiem, który przygotowałem dla was jest suwak, który może... Podwyższyć nam szyję, albo zniżyć nam szyję, zobaczcie Czyli możemy sobie takie garbika troszeczkę zrobić Taką malutką szyję, to wygląda tak jak z taki i teraz zgrybią takie Elo elo Coś w tym stylu, nie? Także mamy taką szyjkę Mamy jeszcze, już wam pokazuję, taką wysoką żyrafią szyję, o To jest przerażające, obydwie zresztą są przerażające, to wygląda trochę jak te, w tych takich, wiecie, filmach, gdzie mam takie obroże wydłużające szyję te dziewczyny Trochę tak w tych dokumentach bardziej nie w filmach. Dobra, zrobimy taką normalną tą szyję. No wydaje mi się, że taka jest OK. No, całkiem normalna. Kolejną rzeczą to. Bioderka, 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 bioderka i możemy sobie zrobić bioderka, patrzcie, a nie, teraz akurat zrobiłem brzuch, ale jak złapiecie się tutaj w górę, w dół, jak widzicie, możemy tutaj kontrolować bioderka, albo zrobić bardzo duże biodra, jak widzicie, no ogromne te biodra są jeszcze tutaj zwiększyć w tą stronę i w ogóle biodra po prostu totalne do rodzenia, albo możemy się pobawić i również zmniejszyć biodra, a zrobić nam taki kompletnie brzuch, wiecie, taki bez wcięcia w talii. Także tak to wygląda. Według mnie takie bioderka są całkiem ok. Dosyć ładne. I tak to wygląda w przypadku bioderek. Także możemy faktycznie to customizować, Zobaczcie. O. Duże biodra, małe biodra, duże biodra, małe biodra. Ale tutaj przykład jeszcze mi się to zrobiło. Czyli to było normalnie, ale tego już tego o normalnie nie było. Także tak to wygląda. Następne, jakie mamy możliwości do zrobienia, to uszy. Możemy sobie podwyższać i zniszczać uszy. Tak, i możemy, tutaj mamy jeszcze przykładów, co możemy z tym modem w sumie zrobić. Takie uszka słodkie, takie uszka. Takie bardziej elfie uszka można z tym modem zrobić. Takie malutkie uszka. Takie normalne uszy i po raz kolejny takie uszka. Te elfie mi się podobają najbardziej. Są przez słodkie i są mega w ogóle. Nie wiem, podobają mi się strasznie. No. Także można z nimi naprawdę bardzo różne rzeczy robić i wyglądają super te elfie uszy, co nie? Nie podobają wam się? Bo dla mnie no super, po prostu hit. Także jest dużo możliwości, nawet kustomizacja jak widzicie, uszu. To jest niesamowite, bo no, w sumie nie mieliśmy dużo możliwości robienia uszu, a teraz możemy sobie zrobić elfie uszka w sumie bez żadnych modów takich, które wiecie, zmieniają na uszy, bo kiedyś pobieram sobie nawet uszy elfie, i kompletnie pasowało mi na przykład do skina danego, nie? A tutaj możemy sobie zrobić elfie uszy z danym naszym skinem jaki posiadamy w naszej rozgrywce, także to jest bardzo fajna opcja. I teraz moja ulubiona opcja, co jest dla mnie po prostu perfekcyjna i coś na co czekałem od dawna, czyli asymetria twarzy. Patrzcie na to. Lewo oko w dół, Prawe oko w dół. Widzicie? Czy ktoś z Was ma taką mega symetryczną twarz? Każdy ma jakieś swoje asymetrie w twarzy. I ma jedno oko niżej, drugie oko wyżej, jedne, jedno nos drze wyżej, drugie nos drze wyżej, jeden kącik e, ust niżej, wyżej i to jest super. Bo ja w sumie powiem wam szczerze, że pomimo tego, że wiele moich filmów jest takich doskonałych i tak dalej, to ja lubię właśnie tworzyć takie doskonałości i to po prostu pokazuje, jak pięknie może to wyglądać. No zobaczcie, czy ona nie jest śliczna teraz? No dla mnie to jest coś niesamowitego po prostu. To jest mój ulubiony właśnie ten suwaczek i wygląda, no, przemega świetnie. Nie wiem, czy ja się za bardzo nie podniecam tym, ale naprawdę niektóre rzeczy tutaj pokazane są super. Kolejną rzeczą, jaką mam do pokazania, to jest wielkość rąk. Możemy sobie zmieniać wielkość rąk. Teraz patrzcie, teraz ma duże łapy i teraz ma super malutkie łapki. No, w jej przypadku, tej figury, to bym dał jej takie malutkie łapeczki. Kurze, można powiedzieć łapki, bo ona jest bardzo malutką dziewczyną, smukłutką Także, no, tak wygląda. Jakoś tym, jak ci tak... Czekajcie, może i tyłek też naprawimy od razu, żeby miał troszeczkę większy tyłek. I piersi naprawimy, proszę bardzo. O, teraz lepiej wyglądasz, ale to jeszcze nie koniec. Kolejna rzecz to mamy wysokość. Um, jak to się nazywa? Ramion? Znaczy, to są bary akurat, ale tu mogę chyba za ramiona się złapać. O, widzicie? Mogę podwyższyć ramiona i zniżyć ramiona. Podwyższam ramiona, zniżam ramiona. Podwyższam ramiona, zniżam ramiona. No, tak w sumie nawet dobrze oglądasz, także kolejna, kolejny feature, który działa. Następnie mamy też bardzo fajny feature, tylko niestety muszę w tego featurea troszeczkę ciebie zwyżyć, dziewczyno. Um, hmm. I teraz możemy się bawić ustkami. Tylko jak to się łapało? teraz? to jest, o, to jest dobra opcja. O, coś takiego możemy zrobić, czyli pokazać jej ząbki pięknie i na maksa w dół możemy dać i do góry i w dół i do góry czyli możemy jej pokazać ząbki możemy jej podnieść kącik ust ten jeden do góry fajnie to wygląda bo żeby pokazać zęby czasem no wiecie czasem tak ludzie mają że nie do końca im się usta domykają w takim przypadku tutaj też to jest obecne możemy je zrobić tak nie do końca ale tak lekko możesz mieć niedomknięte ładnie to wygląda dla niej fajnie bardzo mi się podoba ale jednak ta asymetria twarzy nadal wygrywał Możecie jednak narobimy te usta, yy, w sensie zrobimy takie jak miałaś wcześniej, żeby nie było tych białych przerw pomiędzy yy, wargami, <grym> widać? Dalej, następna rzecz to mamy yy, tutaj, trzeba zaznaczyć sobie i mamy szerokość jakby pleców i przy okazji szerokość tutaj klatki piersiowej. Także widzicie, może być klata jak u pirata albo klata... Jak u małej dziewczynki. No ta wygląda trochę komicznie, ale w sumie tamta też wyglądała komicznie. E, także zróbmy to może tak. O, i jest taka normalna klata niekoniecznie jak u pirata, tylko normalna e, kobieca. Klatka piersiowa, tak bym to nazwał, ale też możemy stworzyć nie wiadomo jakiego koksa wielkiego, również da się. Także, jeżeli byście chcieli, to proszę bardzo, wiecie. No, różni są simowie i to różnie my wyglądamy. I w sumie te slidery pomagają nam, te suwaki pomagają nam, jakby stworzyć siebie jeszcze bardziej realnych, albo inne osoby jeszcze bardziej realne. No, bo nie wszystkie osoby są perfekcyjne, prawda? Jak to często w simsach bywa. Kolejną rzeczą to jest właśnie. Yy, Tutaj powinno się to tak pojawić, czyli mamy sobie możemy, zobaczcie, height, to znaczy tutaj możemy w naszej talii sobie zmieniać wysokość, czyli możemy mieć na maksa wysoko i na maksa nisko tą talię. W sumie ładnie wygląda, jak jest tak nisko ta talia. Nie wiem czy umieję, ale mi się podoba tak ta talia, tak nisko, powiem wam szczerze. Fajnie to wygląda. Dobra, wreszcie troszeczkę się zmniejszymy do Twojego wzrostu. No, powiem wam szczerze, dużo. Właśnie tych suwaków daje nam wie, więcej realistyczności, jeżeli chodzi o nasze simy, co ja bardzo doceniam. E, właśnie w modach, bo nie ma tego po prostu w grze i niektóre rzeczy no, w grze nie są realistyczne. A ja chciałbym, właśnie, żeby moja gra była jak najbardziej realistyczna, bo lubię po prostu grać tak e, simami. Także e, według mnie bardzo fajne rzeczy dają te suwaki i bardzo mnie polecam. Także jak mówiłem, mamy. E, tą asymetrię twarzy jest dla mnie numerem 1, e, uszy są chyba numerem 2, e, możecie bardziej nawet zrobić mi tą twarz asymetryczną, co ty na to dziewczyno? O, nawet tak, widzicie, tu widać ewidentnie, że ta twarz jest asymetryczna. E, mamy szyję, mamy e, tutaj te biodra no wiele rzeczy mamy, które naprawdę mogą wam się spodobać jeżeli byście coś chcieli pobrać, to oczywiście linki macie w opisie opisane, albo w komentarzu przypiętym, macie opisane co i jak i według mnie są to bardzo fajne rzeczy, które bardzo fajnie będą wyglądały w grze, napiszcie czy byście pobrali, bo ja naprawdę bardzo, bardzo polecam wam to i myślę, że fajna to jest opcja taka kiedyś wam pokazywałem jeszcze takie przesadne tworzenie simów w wiecie jakieś ogromne głowy, a teraz pokazuję wam realizm także to też jest fajne i mam nadzieję, że wam się spodoba mam nadzieję, że fajne mody znowu dla was wyszukałem, jako ostatnio wam się podobało Mam nadzieję, że tym razem też wam się spodoba Przy okazji od razu dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie Pamiętajcie, linki macie w opisie Mam nadzieję, że wam się podobało I co, do zobaczenia w kolejnych odcinkach Ja dziękuję, jeszcze raz zostawcie łapkę do góry Zostawcie suba, jeżeli możecie I napiszcie w komentarzach, jak wam się podobał mój przegląd Także jeszcze raz bardzo dziękuję Do zobaczenia w na następnych odcinkach I pa pa